Cześć moi drodzy. Okres przedświąteczny to jest bardzo napięty okres. Wszyscy szukają różnych prezentów dla bliskich, znajomych, rodziny. Bardzo często w waszym zainteresowaniu są iPhony. Sugerujecie się dostępnością, opisem sprzedawcy. Bardzo często są to urządzenia powystawowe. Dzisiaj sprawdzimy sobie jednego z większych sprzedawców. Jesteście ciekawi? Zapraszam do oglądania. Urządzenie zostało kupione w pełnej konspiracji w opcji za pobraniem. Jest to iPhone 11 Pro Max. I zobaczymy, co dostaniemy w przesyłce. Piękne opakowanie. Bardzo ładne opakowanie. Jakieś informacje. Jest nawet kabelek załączony. Wszędzie logo sprzedawcy. Na Allegro była informacja, że kabel ma certyfikat CE i ROHS. CE, czyli najprawdopodobniej China Export. Ale MFI-a to nie ma. Więc kabel jest podróbką. Jak oglądaliście moje różne materiały, to wiecie, że ja nie polecam użytkowania takich kabli, bo te kable są zwyczajnie gówniane. Jak wygląda samo urządzenie? Opis mówił, że to ma być urządzenie A+. Jest przebarwione. Nie wiem, czy to będzie widać. W case to musiało być noszone. Obdrapane. No takie powiedzmy, nawet jest po upadku, bo nawet jest urządzenie po upadku. Widać tutaj pęknięcie. No ja nie powiedziałbym, czy to jest A+. Bardziej bym powiedział, że to jest takie A-. I to raczej takie z dużym minusem. Siateczki wydają się w miarę ok. Siateczka głośnika rozmów jest zabrudzona. No dobra, uruchommy sobie to i zobaczymy, co tam ciekawego nas spotka. Ekran to ja przed chwilą wypaskudziłem. Jakichś większych zarysowań to on nie ma. Może tutaj na rogu? Tak, na rogu ma jakieś zarysowanie. No ok, nie jest to urządzenie nowe, to na pewno. Ale jest trochę zryte. To przebarwienie tutaj i widzicie, jak to wygląda. No na prezent czegoś takiego raczej bym nie kupił nikomu. Telefon był zerowany, już kiedyś o tym mówiłem, jak się takie dociągają aplikacje, to był zerowany z poziomu ustawień. Telefon miał być wersją 256 giga. Już widzimy, że kraj dystrybucji ZDA to nie jest polska dystrybucja, ale tak powiedzmy ogólnie. Face ID działa, więc o tyle jest dobrze, że działa. Sprawdźmy sobie, co odczyta True Tools z tego urządzenia. Mam tutaj pomoc naukową w postaci tableta z zainstalowanym True Toolsem. Więc jak to wygląda, France Germany? No powiedzmy, że Europa, to nie jest źle. Tutaj wszystko wydaje się ok. Odczyt baterii nie istnieje, w sensie jest not available.
to jest normalne w tej serii telefonów, więc powiedzmy, że się zgadza. Teoretycznie wszystko jest ok. Oprócz tego, że telefon jest obrypany, to tutaj wszystko się zgadza. Bateria jest też, zdaje się, oryginalna. 83% życia to jest tak w sumie na skraju użytkowania tego urządzenia. Dość mocno jest wyeksploatowana ta bateria. Urządzenie niby jest z 2019 roku. Trudno powiedzieć, kiedy dokładnie było sprzedane. Jak wyglądają siateczki. Jak mówiłem, ona jest dość zabrudzona, chociaż była chyba czyszczona. Widać tam jakieś dziwne rzeczy. Drobne ryski, one nie są widoczne zbytnio podczas normalnego użytkowania. Pod mikroskopem jedynie widać jakieś tam uszkodzenia na ekranie. To zostało zakwalifikowane jako A+. Pęknięcie, które w moim odczuciu nie powinno występować w takiej klasie urządzeń. Co tam jest? Co? Widzicie? Coś tam siedzi. No, siedzi trochę brudu. Może ktoś się nie przyłożył przy czyszczeniu. I chyba jakiś łoniak tu siedzi. Nie wiem, wolę nie wnikać. Są tu jakieś łoniaki dosłownie. Fuj. Uszkodzone mechanicznie siateczki. Dosłownie te dwie pierwsze są wbite do środka. Tak, poza tym to zabrudzone. Ciekawe, czy urządzenie było rozkręcane. O Boże. Zobaczcie, jaki syf. Urządzenie, przypominam, jest opisane przez sprzedawcę jako A+. No i tu coś było widać gołym okiem. Czyli różnego rodzaju uszkodzenia mechaniczne, zadrapania na każdym możliwym rogu. To urządzenie jest zajechane dosłownie. Ja widuję urządzenia, które mają rok, nawet dwa, są w stanie niemalże idealnym, a to urządzenie było tak mocno eksploatowane, że aż się przebarwiło. Jest brudne. Nie wiem, czy śmierdzące, ale... Tylny mikrofon też jest brudny. Nawet tutaj w otworze na tackę SIM jest brud. Przeczytajmy sobie, co sprzedaje sprzedawca w tej cenie. Jest to produkt powystawowy, faktura VAT, marża, iPhone 11 Pro Max. 256 giga, wybór kolorów, klasa A+. Pierdu. Przed wystawieniem na sprzedaż został poddany restrykcyjnym testom, co oznacza, że jego stan techniczny
pozostaje doskonały. Przetestowany, 100% sprawny, bez ukrytych wad, z długą gwarancją. Dostępne kolory, co zawiera zestaw, opakowanie zastępcze, kabel USB z certyfikatami China Export oraz ROHS, igła do wyjmowania tacki. No, zgadza się wszystko. Kupując iPhone 11 Pro Max 256 GB, masz pewność, że otrzymasz telefon w perfekcyjnym stanie technicznym. To możliwe, ponieważ przed sprzedażą poddajemy go zaawansowanym testom, chyba przez kogoś ślepego. Dzięki temu otrzymasz w pełni sprawne urządzenie, które nie posiada ukrytych wad oraz posiada długą gwarancję. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze urządzenia spełniały oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Z tego powodu stan wizualny... Co? Z tego powodu stan wizualnych? Co to jest stan wizualnych? Naszych produktów jest bardzo dobry, choć posiadają drobne ślady eksploatacji, zadrapania i zarysowania, prezentują się atrakcyjnie. A jakie są Wasze odczucia na temat atrakcyjności tego urządzenia? Ale po tym, co zauważyłem na zewnątrz tego telefonu, no ono jest dalekie od opisu sprzedawcy. Jeżeli Wy kupiliście takie urządzenia, a na dzień, kiedy czytam te słowa, 50 osób kupiło te iPhony od tego sprzedawcy, przyjrzyjcie się własnym zakupom, czy one są takie, jakie sprzedawca opisuje. Teraz sobie zobaczymy, co kryje wnętrze takiego urządzenia. Czy ono było naprawiane tak jak słapi, czy może chociaż tutaj sprzedawca nie sprzedaje takiego badziewia. Lecimy. Na początek dolne wkręty, tak zwane penteloby. No tutaj nawet też jest brud na śrubce. Fuj. Urządzenie odkładam na podgrzewacz i czekamy, aż się to rozgrzeje, co spowoduje, że klej uszczelki łatwiej będzie odchodził. We wnętrzu jest całkiem ładnie, chociaż wymieniona była bateria. Mimo że ktoś zaglądał tutaj do wnętrza, nikt nie pokusił się o doczyszczenie tego urządzenia. Tutaj na ramkach jest mnóstwo brudu. Wygląda to odpychająco i paskudnie. Na wewnętrznych stronach ramki też tego jest sporo. Bateria jest nieoryginalna, brakuje logotypu. Widać tutaj też wystającą taśmę, która zakrywa przespawany, wymieniany kontroler oryginalnej baterii. Dlatego ogniwo pokazuje zużycie, a ogniwo jest wymienione. Brakuje tutaj logotypu. Już Wam pokazuję, jak to wygląda w oryginale. Mamy tutaj oryginalnego 11 Pro Maxa i zobaczcie, jak to wygląda. Naklejka nic tutaj nie zasłania, bo jest ładnie schowana. No i mamy ładne jabłuszko jako logo. Tutaj niestety jest pełno brudu. Wszędzie dosłownie jest brud. A przypominam, że sprzedawca opisuje to jako stan perfekcyjny A+. I nawet najbardziej wymagająca osoba będzie usatysfakcjonowana. No ja nie jestem. Czy wy byście kupili takie urządzenie? Czy wam się to podoba? Czy to jest klasa A+, stan perfekcyjny i nawet najbardziej wymagająca osoba, czyli na przykład ja, będzie zadowolona? No właśnie. Miłego dzionka. Trzymajcie się i udanych świąt. She lied. I didn't lie. That's not very nice.